Michał Kortes, tak jak już podejrzewam wiecie, w ostatnich 12 latach, nie będę mówił ilu, bo się trochę wstydzę, ale miałem okazję rzeczywiście pracować w e-commerce i po stronie klienckiej, po stronie agencyjnej, czyli po tej czarnej stronie mocy powiedzmy. Wiele lat temu to właśnie była strona kliencka, to był sklep internetowy, między innymi answer.com i muszę przyznać, że sobie bardzo, bardzo, bardzo cenię to doświadczenie właśnie zdobyte pracując po stronie klienckiej, czyli mówiąc wprost w sklepach internetowych, bo tak jak podejrzewam, wszyscy wiecie, jeżeli przeglądacie ogłoszenia rekrutacyjne, jak się szuka e-commerce managera, co robi e-commerce manager? Wszystko. Wszystko musi umieć, wszystko musi, tak powiem, ogarnąć, na wszystkim musi się znać. Więc to jest taki plus, że rzeczywiście, z jednej strony rzeczywiście to jest mega dużo roboty, z drugiej strony to procentuje w przyszłości, no bo wszystkie te rzeczy, o których później się nie słyszy na konferencjach, czyta na blogach, ewentualnie po stronie agencyjnej, jeżeli je się oferuje klientom, to kiedyś robiło je się samemu. Także jeżeli ktokolwiek ma możliwość pracy po stronie sklepu internetowego, serdecznie polecam, bo taka przygoda na pewno się w życiu się przyda. A to, co się zmieniło później, czyli przechodząc na tą czarną stronę mocy agencyjną, przede wszystkim to, że wyszliśmy spoza rynku, znaczy poza rynek lokalny, czyli poza Polskę, pracując w regionie albo pracując globalnie. Także to jest w tym momencie po prostu zupełnie inne spojrzenie na to, co się dzieje, na to, jakie mamy możliwości. Jeżeli nie planuje się już kampanii, nie wiem, w Polsce albo na przykład w Czechach, tylko na całym regionie, nie wiem, czy w APAC-u, czy w Stanach, czy w Meksyku, czy gdziekolwiek indziej. Także to z jednej strony daje mega, mega fajny know-how, z drugiej strony uczy pokory. Przede wszystkim wyjście do offline'u, albo jakiekolwiek przenikanie się tego remarketingu online versus offline, prawda? W jaki sposób możemy i że w ogóle możemy wykorzystywać dane pozyskiwane na przykład w offline'ie, typu adres pocztowy, typu, nie wiem, numer telefonu i je wykorzystać później na przykład do targetowania użytkowników czy prowadzenia kampanii i działań remarketingowych w sieci. Tak samo, nie wiem, z beaconami na przykład, prawda? Jesteśmy w EuroRTV, mamy rozsadzone beacony na półkach z konsolami. Dzięki temu wiemy, że ten nieszczęsny, anonimowy użytkownik, który wszedł, konsument, klient przyszły, który wszedł do sklepu, interesował się właśnie konsolami, ponieważ tam stał. No i wiedząc to, możemy później ścigać go w sieci, nie mówiąc brzydko spamować, możemy ścigać go idealnie dopasowanym komunikatem, który obejrzy w idealnie dobranym czasie. Także mi się wydaje, że przede wszystkim właśnie to online-offline, połączenie tych dwóch światów i możliwości retargetingowych, z drugiej strony chyba hurtownie danych. Bo hurtownie danych, czyli te, powiedzmy, podmioty, które przechowują te wszystkie dane na temat klientów poruszających się w sieci, na przykład na danym rynku, one te 5 lat temu też były. W Polsce też jakieś tam zaczątki tego były, ale one najbardziej były rozwinięte na siłą rzeczy rynkach najbardziej rozwiniętych, czyli na przykład w Stanach. I trochę zazdrością patrzyliśmy właśnie na kolegów zza Wielkiej Wody, że oni mogą prowadzić działania remarketingowe na dobrą sprawę prawie że każdego, ponieważ z jednej strony łączą sobie dane, które mają u siebie ze swojej strony internetowej, meczują z taką, powiedzmy, bazą, z taką hurtownią danych, no i mają dostęp może nie do każdego, ale o wiele większy zasięg i o wiele większe dotarcie są w stanie zaoferować klientom. Także te dwie zmiany mi się wydaje na przełomie tych ostatnich lat, przynajmniej z mojego punktu widzenia, były najbardziej kluczowe. Zatwardziałość w klientów w przestrzeganiu tak zwanych best practices rynkowych. Może bym tak to ujął, ale bo tutaj przechodzimy do naprawdę rzeczy prostych, tylko na które trzeba zwracać po prostu uwagę. Nie wiem, najprostszy przykład kreacji, prawda? Cały remarketing opiera się, pomijając reklamy tekstowe, ale jeżeli chodzi o display, opiera się na obrazkach, prawda? Mamy x best practices, że na obrazkach musi być człowiek, że na obrazkach musi być twarz, bo ona zwraca uwagę. Jak ta twarz jeszcze spojrzy w odpowiednim miejscu, to wzrok użytkownika też podąży za tym wzrokiem tej osoby i na przykład na ten guzik call to action typu kup teraz, prawda? Tyle tylko, że to często rzeczywiście działa, ale bardzo często to jest bzdurą, bo nawet na przykładzie twarzy i nawet na przykładzie podążania za wzrokiem, czy ewentualnie kolorystyki, jakiej używamy na tych kreacjach, trzeba sobie wziąć pod uwagę, że my prowadzimy działania remarketingowe, prawda? Czyli klient gdzieś już na przykład z naszą marką się zetknął, z naszą stroną się zetknął, z naszym, nie wiem, brand equity się zetknął, z kolorystyką, jakiej używamy, się zetknął. I później na reklamie remarketingowej nie używamy tej samej kolorystyki, nie używamy tych samych call to action, nie używamy tego samego copy, które używamy na przykład na stronie, tylko używamy to, które ktoś powiedział, że jest best practice, prawda? I leci nam sprzedaż, lecą nam statystyki w dół. Takie troszeczkę więcej po prostu samokrytycyzmu, trochę więcej challenge'owania tych best practice'ów, które oczywiście nie mam nic złego na myśli, ale na konferencjach, na blogach, w raportach są pokazywane. One są pokazywane, ponieważ one działały na konkretnym jednym case'ie. A czy zadziałają u nas? To musimy sprawdzić. A tutaj niestety z tym sprawdzaniem, z tym testowaniem, mimo tego, że wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym piszą, bardzo często realia są takie, że po prostu nie ma czasu, bo gonią deadline'y, bo gonią timingi, bo klient nie ma czasu i robimy wtedy na tak zwanego czuja.
Wiesz co, jeżeli chodzi o remarketing, no to są jeszcze takie rzeczy, które na dobrą sprawę powtarzają się, odkąd remarketing powstał, prawda? Czyli nie wiem, nie atakujmy ludzi reklamami produktów, które właśnie kupili, prawda? Kupiłem czerwone buty Melisa dzisiaj w prezencie dla mojej dziewczyny, od jutra te same buty ścigają mnie po sieci przez najbliższe 2 tygodnie. Nonsens, prawda? Totalny. Nie dość, że użytkownika wkurza, to jeszcze klient przepala kasę. To jest jeden element. Innym elementem może być na przykład tak zwany capping, prawda? Czyli jak często dana reklama w danym okresie czasu, czyli na przykład w przeciągu miesiąca, jest wyświetlana danemu użytkownikowi. Mnie to czasami irytuje, mimo tego, że jestem, powiedzmy, zboczeńcem zawodowym i trochę heavy userem, ale jeżeli byłem na jakiejś stronie i później przez miesiąc widzę na okrągło tą samą reklamę na tym Facebooku nieszczęsnym, no to po prostu za przeproszeniem rzygam tym już, prawda? Na to też istnieją tysiące badań, że jeżeli kreacje cały czas się pokazuje te same, to one w pewnym momencie po prostu tracą swoją siłę i wszystkie statystyki też spadają, więc kreacja się zmienia, plus ogranicza się, jak często dany użytkownik może taką kreację zobaczyć. Jeżeli nie kupił przez miesiąc, to nie kupił w drugim miesiącu prawdopodobnie również.